Narodzenia Pana, dzień dziś wesoły, wyśpiewują chwałę Bogu żywioły. Radość ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie, pasterzów, co paśli pod borem woły. Radość ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie, pasterzów, co paśli pod borem woły. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Dzisiaj w liturgii Kościoła wspominamy świętego biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. Jako biskup przemyski zasłynął z gorliwej pracy duszpasterskiej, odznaczał się mocnym, prawdziwym życiem duchowym. Jego życie duchowe, życie religijne przyczyniło się do ożywienia pastoralnego całej diecezji. Cechowała go również wielka wrażliwość na potrzeby ludzi biednych, opuszczonych, zaniedbanych, będących w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Niech przykład świętego biskupa Sebastiana Pelczara będzie również i dla nas, kapłanów, biskupów, wszystkich tych, którzy są w Kościele, uczniami chrystusowymi, zachętą, byśmy byli wrażliwi, dbając o swoje życie duchowe, również i na potrzeby nie tylko materialne, ale i duchowe ludzi, których codziennie spotykamy. Podczas tej mszy świętej modlimy się w następujących intencjach. O błogosławieństwo Boże, o potrzebne łaski dla Zofii i Henryka z okazji urodzin. Dziękczynno-błagalna intencja w dniu urodzin Urszuli z prośbą o uzdrowienie duszy, o dary Ducha Świętego. I za zmarłych świętej pamięci Michała Szysza, jest to intencja 19 gregoriańska, i za świętej pamięci Wiesława Krajewskiego, również jest to intencja 19 gregoriańska. Dołączamy też wszystkie intencje wasze, drodzy radiosłuchacze, Radia Niepokalanów i widzowie telewizji Niepokalanów, wszystkich, którzy o modlitwę proszą nas tutaj, szczególnie w Niepokalanowie. Za to, co sprzeciwia się zjednoczeniu wszystkich w Chrystusie, przeprośmy dobrego Boga. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Wszechmogący Bóg, niech nam odpuści grzechy i doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twojego natchnienia święty biskup Józef Sebastian Pelczar słowem, pismem i przykładem uczył dróg sprawiedliwości. Dozwól przez jego stawiennictwo, abyśmy nieustannie wzrastali w poznaniu i miłowaniu Ciebie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Z pierwszej księgi Samuela. Zabrał Saul 3000 wybornych mężczyzn z całego Izraela i wyruszył na poszukiwanie Dawida i jego ludzi naprzeciw skał Dzikich Kus. I przybył Saul do zagród owczych przy drodze. Była tam jaskinia, do której wszedł, by okryć sobie nogi. Dawid zaś znajdował się wraz ze swymi ludźmi w głębi jaskini. Ludzie Dawida rzekli do niego: właśnie to jest dzień, o którym Pan powiedział Tobie. Oto ja wydaję w Twe ręce Twojego wroga, abyś z nim uczynił, co Ci się wyda słuszne. Dawid powstał i odciął pokryjomu połem płaszcza Saula. Potem jednak zadrżało serce Dawida z powodu odcięcia poły należącej do Saula. Odezwał się też do swych ludzi: niech mnie broni Pan przed dokonaniem takiego czynu przeciw mojemu Panu i pomazańcowi Pańskiemu, bym miał podnieść rękę na niego, bo jest pomazańcem Pańskim. Tymi słowami Dawid powściągnął swych ludzi i nie pozwolił im rzucić się na Saula. Tymczasem Saul wstał, wyszedł z jaskini i udał się w drogę. Powstał też i Dawid i wyszedłszy z jaskini, zawołał za Saulem: Panie mój i królu. Saul obejrzał się, a Dawid rzucił się twarzą ku ziemi, oddając mu pokłon. Dawid odezwał się do Saula: dlaczego dajesz posłuch ludzkim plotkom głoszącym, że Dawid szuka Twojej zguby? Dzisiaj na własne oczy mogłeś zobaczyć, że Pan wydał Cię w jaskini w moje ręce. Namawiano mnie, abym Cię zabił, a jednak oszczędziłem Cię, mówiąc: nie podniosę ręki na mego Pana, bo jest pomazańcem Pańskim. Zresztą zobacz, mój ojcze, połowę Twego płaszcza, którą mam w ręku. Skoro uciąłem połowę Twego płaszcza, a Ciebie nie zabiłem, wiedz i przekonaj się, że we mnie nie ma żadnej złości ani zdrady, ani też nie popełniłem przeciw Tobie przestępstwa. A Ty czyhasz na życie moje i chcesz mi je odebrać. Niechaj Pan dokona sądu między mną a Tobą. Niechaj Pan na Tobie się pomści za mnie, ale moja ręka nie zwróci się przeciwko Tobie. Według tego, jak głosi starożytne przysłowie: od złych zło pochodzi. Ręka moja nie zwróci się przeciw Tobie. Za kim to wyruszył król izraelski? Za kim Ty gonisz? Za zdechłym psem? Za jedną pchłą? Pan więc niech będzie rozjemcą, niech rozsądzi między mną i Tobą. Niech wejrzy i poprowadzi moją sprawę i niech obroni mnie przed Twoją ręką. Kiedy Dawid przestał tak mówić do Saula, Saul zawołał: czy to Twój głos, synu mój Dawidzie? I zaczął Saul głośno płakać. Mówił do Dawida: Ty jesteś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż odpłaciłeś mi dobrem, podczas gdy ja odpłaciłem Ci złem. Dzisiaj dałeś mi dowód, że mi dobro wyświadczyłeś, kiedy bowiem Pan wydał mnie w Twoje ręce, Ty mnie nie zabiłeś. Przecież jeżeli ktoś spotka swego wroga, czy pozwoli na to, by spokojnie dalej szedł drogą? Niech Cię Pan nagrodzi szczęściem za to, co mi dziś uczyniłeś. Teraz już wiem, że na pewno będziesz królem, i że w Twoje ręce utrwali się królowanie nad Izraelem. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Zmiłuj się, Boże, zmiłuj się nade mną. Zmiłuj się, Boże, zmiłuj się nade mną. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną. U Ciebie moja dusza szuka schronienia. Chronię się w cieniu Twych skrzydeł, dopóki nie minie klęska. Zmiłuj się, Boże, zmiłuj się nade mną. Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, który wyświadcza mi dobro. Niech ześle pomoc z nieba, niechaj mnie wybawi, niech hańbą okryje tych, którzy mnie dręczą. Niech ześle Bóg miłość i łaskę. Zmiłuj się, Boże, zmiłuj się nade mną. Wznieś się, Boże, ponad niebiosa, nad całą ziemią Twoja chwała, bo Twoja łaska sięga aż do nieba, a wierność Twoja po chmury. Zmiłuj się, Boże, zmiłuj się nade mną. Alleluja, 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 alleluja. W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nam zaś przekazał słowo jednania. Alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił 12, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc 12. Szymona, któremu nadał imię Piotr, dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu. Dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie go wydał. Oto słowo Pańskie. Umiłowani w Bogu, drogie siostry i drodzy bracia, radiosłuchacze Radia Niepokalanów, widzowie telewizji Niepokalanów, wszyscy, którzy łączycie się z nami w tej modlitwie, Polacy na różnych kontynentach i tu wszyscy tworzący wspólnotę eucharystyczną. Jezus tych uczniów, których sam chciał, wybrał i powołał, uczynił z nich wspólnotę najbliższych Mu współpracowników, 12 apostołów. Nie tylko mają za zadanie towarzyszyć Panu Jezusowi, ale mają z Nim współpracować. Powołani są przez Boga. Każdy człowiek powołany jest człowiekiem, od którego Bóg najwięcej wymaga. Być powołanym przez Boga to być człowiekiem powołanym do miłości, tej heroicznej, tej bezinteresownej. Powołanie to nie jest przywilej. To jest odpowiedzialność i obowiązek, czy bycie kapłanem, współmałżonkiem, mężem, żoną, to nie jest żaden przywilej. To jest bardzo wielki obowiązek. A żeby być dobrym mężem, dobrą żoną, Jezus powołał 12, aby służyli z miłości drugim, służyli tym, których ludzie uważają za ostatnich. Czyli to jest ta wielka służba. Z miłości rodzi się wiara, a z wiary rodzi się miłość, a z miłości rodzi się służba. Tak podkreślała to święta siostra, matka Teresa z Kalkuty. I ta służba, do której powołał Pan Jezus apostołów, ma polegać na tym, że mają głosić Ewangelię, że mają wypędzać złe duchy. Ewangelia używa tylko jednego słowa na określenie tego, co apostołowie mieli głosić ludziom, aby się nawrócili. Jak mają głosić Pana Jezusa? Posyła ich po dwóch. Treścią jest nawrócenie, a jak to mają czynić? To mają iść po dwóch, czyli tak jak to tłumaczył święty Grzegorz Wielki, aby wpoić innym miłość i sami się tej miłości uczyć, gdyż nie ma miłości i nie może być o niej mowy, jeżeli nie ma przynajmniej dwóch ludzi. I pierwszym świadectwem, jakie trzeba dać o Panu Jezusie, to jest ta miłość wzajemna. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Chrześcijańscy małżonkowie, powołani do tworzenia małżeństwa, rodziny, gdy ślubują sobie miłość. Przecież do tego się zobowiązują, do praktykowania miłości wzajemnej, nawzajem. Jeśli miłość wzajemna, to ma być wzajemny szacunek małżonków. Małżonkowie powinni prześcigać się w okazywaniu wzajemnej sobie czci. To właśnie nawzajem gwarantuje dozgonny kult małżonków i sprawia, że miłość nigdy nie ustaje i jest łaskawa. Bo małżeństwo nie jest wyrokiem, ale jest wyborem. Tak jak uczniowie wybrali Pana Jezusa, tak chcieli, tak i On. Pan Jezus tak chciał, aby później byli w tej wzajemnej Jego miłości. W małżeństwie nie ma miejsca na wyścig szczurów, na walkę o pierwsze krzesła. Małżonkowie powinni iść przez życie razem, ramię w ramię. Mąż to nie jest dowódca, to jest głowa rodziny, to jest autorytet dla żony, dla dzieci. Błogosławiony mąż to autorytet, a nie jakiś tam facet, partner, jak mówią w języku świeckim, parkingowy, który zjeżdża wieczorem po pracy do domu i z parkingu wyjeżdża, ale praktycznie Obce mu są obowiązki, przynieś, wynieś, pozamiataj. Często pozostawione żonie, która chociaż nie pracuje, ale niemniej ponosi wiele poświęcenia i trudu, gdy wychowuje trójkę dzieci. A mąż myśli, że wielkim jest mężem, kiedy przywozi kasę. No co z tego, kiedy małżeństwo zamienił na rozum, a brakuje serca. Musi być i serce, i rozum. Dlatego się małżeństwa między innymi z tego powodu rozpadają. Głowa nie służy tylko kapeluszowi, ale jej zadaniem jest myśleć. Myśleć o drugim człowieku. Żona o mężu, mąż o żonie. Dlatego zawsze na pierwszym miejscu winni się miłować, kochać. Dopiero później są dzieci, a nie dzieci na pierwszym miejscu. Małżeństwo to współuczestnictwo, współdziałanie, a nie konkurencyjność. O powołanie każde, bo każdy jest powołany do człowieczeństwa. To jest największe powołanie. Kapłańskie, małżeńskie, rodzinne, nawet powołanie w samotności. O to powołanie trzeba dbać, żeby się nie rozbiło, nie uciekło. Tak trzeba kochać, by zawsze w tym powołaniu, co robimy, co wykonujemy, do czego się zobowiązaliśmy, żeby był Bóg. Moi drodzy apostołowie, też w imię tej miłości Pana Jezusa, który ich wybrał i powołał, mieli ludziom rozdawać duchowo uzdrowienie. Konkretnie mieli wypędzać z ludzi złe duchy. To jest charyzmat, jaki otrzymali od Boga za darmo. Mieli wypędzać złe duchy na dowód, że właśnie do ludzi przybliżyło się Królestwo Boże, czyli Mesjasz, Zbawiciel. Jezus nie wysłał apostołów po to, żeby byli tylko agitatorami, teologami, żeby dyskutowali. Na pewno nie, żeby byli zaklinaczami, jak niektórzy uprawiają, nawet w wierze katolickiej, często bawiąc się w znachorów, w przepowiadaczy, jakie to złe czasy idą. Pełno jest dzisiaj ludzi, co straszą. Ale wysłał ich przede wszystkim, że mają leczyć chore dusze. Jak ty uleczysz kogoś, jak ty ciągle straszysz? Jak ty tylko się zajmujesz, gdzie co kto powiedział, że już będzie koniec? Nawet Boga w to wplątują i Matkę Najświętszą, jakoby ona tylko ciągle straszyła. A ona mówi tylko: dzieci, kochajcie, kochajcie Jezusa, módlcie się, odmawiajcie różanie, czyńcie pokutę, a ludzie straszą Matką Bożą. Dlatego, moi drodzy, my też jesteśmy powołani do tego, żebyśmy pokazywali innym, że skoro Bóg jest w nas, bo przyjmujemy Go w Komunii Świętej, to pokaż Go żonie, mężowi, dzieciom, że jest blisko, że ty jesteś człowiekiem. Każdy chrześcijanin musi leczyć duchowe choroby, czyli przywracać sens życia, ale w Bogu. Mamy innym przypominać, że grzechy duszy są ważniejsze od chorób ciała. Te grzechy duszy trzeba leczyć w spowiedzi świętej, by człowiek mógł być wolny, bo kiedy jest wolnym, dopiero można mówić o wierze. Jak można wierzyć, jak się jest zniewolonym? Dlatego wielu nie korzysta i nie chce być na mszy, u spowiedzi, bo są zniewoleni. Najpierw trzeba się uwolnić od swoich grzechów, od niewoli. Żeby być wolnym, dopiero można wierzyć. Dlatego przemyślmy dzisiaj, kogo my przypominamy, bo nas też Pan Jezus wybrał i powołał. Czy jestem podobny do Jana Ewangelisty, który szerzył kult, jak mówią, do serca Bożego, bo to on pochylił głowę na serce Jezusa podczas ostatniej wieczerzy, był wierny Panu Jezusowi, stał pod krzyżem i opiekował się Matką Jezusa. Czy jest we mnie może coś z Piotra Apostoła, który zaparł się Pana Jezusa, a potem żałował i rozpłakał się serdecznie? Czy jest we mnie właśnie ten zwykły, ale kochający Boga człowiek, który potrafi rozpłakać się, ale nie histerycznym płaczem, bo płaczków takich mamy dosyć histerycznych, tylko rozpłakać się tak rozumnie, serdecznie, kiedy myślę o swoim grzechu? Czy może jest we mnie niedowiarek Tomasz? Czy potrafię szukać wiary? Zwłaszcza gdy mam wątpliwości, czy czytam, czy sięgam po lekturę, czy potrafię się pytać, czy potrafię nawet w chwili zwątpienia wydobyć się i stać się bardziej wierzącym, a nie uciekać i odchodzić od wiary, bo takich to nie brakuje. Wątpi, to ucieka. To co to za człowiek? Na co go wreszcie stać, jeżeli z byle powodu ucieka, z byle wątpienia, zgorszenia, czy to będzie świecki, czy ksiądz? To właśnie stawaj się bardziej wierzącym. To szukaj, to pogłębiaj, to módl się więcej. To pomóc Kościołowi, żeby on rósł Twoją wiarą. Czy jest we mnie Mateusz może, który porzucił cło, pieniądze i poszedł za Jezusem? Bo coś mnie blokuje, coś mi nie pozwala iść za Jezusem. Ile ludzi nie chodzi za Jezusem, bo ich bożkiem jest pieniądz, bo ich bożkiem jest seks, władza, uzależnienia, alkohol. Czy jest we mnie Filip, który zanim zobaczył cud, nie dowierzał i stawiał pytania materialisty, czy można nakarmić rzeszę, mając tak mało chleba? Mówił to Panu Jezusowi. Skąd weźmiemy chleba tutaj na pustkowiu i nakarmimy tyle ludzi, 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci? Był po prostu takim człowiekiem jak wielu z nas, myślącym tylko materialnie. A Pan Jezus po prostu chciał, żeby też uczniowie pomyśleli, co ja mogę zrobić, co ja mogę dać. Daj tyle, ile możesz, ale nie stawiaj się w miejsce Boga i nie chciej czynić cudów, bo Ty nie jesteś od cudów. Ty jesteś od tego, żeby pomagać Panu Jezusowi. Jezus wciąż idzie i wciąż ma dookoła siebie 12 apostołów, bo wciąż każdym z nas jest któryś z nich. Ma tylu kapłanów, ma tylu ludzi rzymskokatolików, ale czy dorastamy do tego, żeby nas nazywać się apostołem Jezusowym? Czy idziemy razem z Panem Jezusem? Czy jest w nas duch apostolski, kiedy widzimy, jak dużo ludzi się wstydzi wiary? Jest Bogu dzięki i nie brakuje tych, którzy wiary wyznają, którzy się nie wstydzą, jak choćby wojownicy Maryi w 1000. pochodzie mężczyzn, idą przez miasta, modlą się, jak choćby ludzie, którzy idą w pielgrzymkach. To są prawdziwi apostołowie, którzy są jakby rachunkiem sumienia dla tych, co przestali już chodzić za Panem Jezusem, co się znudzili, a jeszcze wszyscy zasłaniają się rzekomo epidemią. Nigdy nie byli z Jezusem. Trochę się przyzwyczaili, kiedy były ciężkie czasy, ale jak trochę się polepszyło, poszli swoją drogą. I właśnie czy w nas nie ma Judasza, który nie umie dotrwać do końca, choć Jezus mu zaufał i wyznaczył drogę. Czy potrafimy być apostołami? Na wzór choćby świętego Józefa, Sebastiana Pelczara, świętego biskupa, którego dzisiaj wspominamy, zatroskanego o duchowieństwo, o wiernych, który tak bardzo kochał Kościół, nie tylko zostawił po sobie wielką spuściznę pisarską, nie tylko rekolekcje dla duchownych, pisma ascetyczne, ale zostawił po sobie ślady dobrego pasterza, widząc wielu ludzi wtedy żyjących w ubóstwie. Były to czasy zaborów, szczególnie widząc, jak działają masoni, wielkiej nienawiści do Kościoła katolickiego, socjaliści, którzy nawoływali ludzi nie wszystko rozumiejących wtedy do odrzucenia Boga, zapewniając tylko to, że oni mogą polepszyć ich życie i zbudować raj na ziemi. On wtedy wychodził z inicjatywami, choćby zakładając zgromadzenie franciszkańskie sióstr służebnic Najświętszego Serca, dzisiaj zwane jako siostry sercanki, aby szczególnie zajęły się i otoczyły troską upadłe moralnie dziewczęta, żeby dać im szkołę, pracę, wykształcenie, żeby odnalazły się w życiu. Również zajął się losem tak wielu ludzi ubogich, chorych. Stąd powstawały różne bractwa, stąd włączał też sodalicyję mariańską, która miała za zadanie służyć ludziom, ale szczególnie jego pracą biskupa było choćby założenie Związku Katolicko-Społecznego, aby zaradzić wszystkim potrzebom społecznym, na ile się dało, i rozwiązywać szczególnie problemy ludzi potrzebujących i zaniedbanych. Bardzo dzisiaj ta postać jest aktualna i pytaniem jest dla nas, jakby jego świętość biskupa Józefa Sebastiana Pelczara dla biskupów, dla kapłanów, dla tych, którzy mówią, że tak bardzo się troszczą o Kościół. Czy my potrafimy w szerzeniu wiary dążyć do zjednoczenia ludzi, zwłaszcza dzisiaj i w tym tygodniu, gdy modlimy się o jedność chrześcijan, by był jeden Jezus i by był jeden Kościół i wszyscy by byli braćmi ze względu nawet na to, czy są wyznania katolickiego, czy nie, żebyśmy potrafili nieraz, jak apostołowie, jak święty biskup Józef Sebastian Pelczar, jak ojciec Maksymilian, stać się męczennikami dla sprawy Bożej. Amen. Ufając, że Bóg udzieli nam swojej pomocy, prośmy Go pokornie. Módlmy się za chrześcijan, aby nie dzieliły nas różnice wyznań, ale łączyło szczere oddanie służbie Bogu i ludziom. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za biskupów, aby tak jak święty Józef Sebastian byli dla swoich wiernych przykładem wiary i gorliwej służby. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się zaangażowanych na rzecz pojednania chrześcijan, aby swoje wysiłki realizowali zgodnie z prawem Bożym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziny naszej parafii, aby ich życie kształtowało się na wzór serca Jezusowego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pomyślny przebieg procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego, brata Inocentego Marii Wójcika, aby brat stał się dla nas wsparciem i przykładem życia oddanego Jezusowi i Jego niepokalanej Matce. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Zofii i Henryka Brzostek z okazji urodzin oraz w kolejnej intencji dziękczynno-błagalnej w dniu urodzin Urszuli z prośbą o uzdrowienie ciała i duszy, dary Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, który z zmartwychwstaniu Twego Syna objawiłeś nam prawdę o życiu wiecznym, obdarz nimi zmarłych Michała Szysz i Wiesława Krajewskiego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tutaj obecnych, abyśmy nieustannie wzrastali w poznawaniu i miłowaniu Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty udzielasz natchnienia swoim wiernym, aby szczerze miłowali Ciebie i służyli braciom. Udziel nam łask, o które pokornie błagamy, przez Chrystusa, Pana naszego. Wesoło nowinę, bracia, słuchajcie, niebieską dziecinę ze mną witajcie. Jak miło ta nowina, mów gdzie jest ta dziecinina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Jak miła ta nowina, mów gdzie jest ta dziecinina, byśmy tam pobieżeli i ujrzeli. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij dary Twojego ludu, które składamy, oddają cześć świętemu biskupowi Józefowi Sebastianowi Pelczarowi, ufając, że udzielisz nam swojej pomocy przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu biskupowi Józefowi Sebastianowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego stawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Józefem Sebastianem, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, mój pokój wam daję. Prosimy Cię, Nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami i z duchem Twojego. Przekażcie sobie znak pokoju. Pogaranku Bożym, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Pogaranku Bożym, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Pogaranku Bożym, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien. Komunia duchowa dla tych, którzy łączą się z nami przez radio Niepokalanów i telewizję Niepokalanów. Wierzę w Ciebie, Panie, bo Ty jesteś Bogiem żywym, prawdziwym. Ty jesteś w hostii ukryty, ale ciągle Twoja łaska, Twoja miłość udziela się każdemu z nas. Panie, Ty mi grzechu nie pamiętasz. Ty nas leczysz. Ile razy Cię przyjmuję w Komunii Świętej. I choć nie mogę Cię przyjąć fizycznie, ale duchowo, dotknij mnie swoją miłością. Umocnij moją wiarę i wlej nadzieję. Drzwi Twoich stoję, Panie, u drzwi Twoich stoję, Panie, czekam na Twego zmiłowanie. Któryś pod postacią chleba prawdziwy Bóg jesteś z nieba. W tej hostylii jest Bóg żywy. Choć zakryty, lecz prawdziwy. Tym najświętszym sakramencie jak wielki cud Bóg uczynił, jak wielki cud Bóg uczynił, że chleb w ciało swe przemienił, że chleb w ciało swe przemienił. Niechaj żyje z Tobą Panem, niechaj żyje z Tobą Panem, aż na wieki wieków amen, aż na wieki wieków amen. Módlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś Najświętszym Sakramentem spraw, abyśmy naśladowali przykład świętego biskupa Józefa Sebastiana, który czcił Ciebie gorliwie i służył Twojemu ludowi z ofiarną miłością przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Korzystając przez radio i telewizję Niepokalanów, chciałbym podać informację, że w naszej tutaj sanktuarium w Niepokalanowie odbywają się rekolekcje pomocy duchowej dla małżeństw i rodzin. Najbliższe będą od 9 do 11 lutego, czyli na początku lutego. Weekendowe, piątek, sobota i niedziela. Na te rekolekcje można jeszcze się zapisać, są miejsca, również przyjechać z dziećmi. Te rekolekcje są dla małżeństw, i w kryzysie, i przed kryzysem, i po kryzysie, aby szczególnie umocnić swoje życie sakramentalne w małżeństwie, rodzinne. Dlatego jest rozmowa możliwa również z kapłanem, jest rozmowa też z psychoterapeutą uwzględniona, oprócz konferencji, modlitwy, i kończą się te rekolekcje złożeniem odnowionych przyrzeczeń małżeńskich, zawsze na mszy świętej o godzinie 13. Pozostałe terminy rekolekcji są podane na informatorach, które są wyłożone przy wyjściu z bazyliki. Można też wpisać, zobaczyć sobie na stronie internetowej Niepokalanowa, www.niepokalanów, i tam wpisać rekolekcję pomocy duchowej dla małżeństw i rodzin. Program również jest podany na informatorach, jak i na stronie Niepokalanowa internetowej. Pomódlmy się jeszcze w intencji pokoju na świecie, w naszej ojczyźnie. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święty Józefie, opiekunie Kościoła Świętego, Święty Ojcze Maksymilianie, Święty biskupie Józefie Sebastianie Pelczarze, módl się za nami. Idźcie w pokoju Chrystusa. Króla niebieskiego, stąp białe, z nieba wysokiego porobudziły pasterzyów. Śpiewaniem porobudziły pasterzyów. Yeah.